Więc musiałeś pożegnać się z zębem. No niestety, ekstrakcja to czasami jedyne wyjście. Ale za to mamy dla ciebie listę wytycznych, która pozwoli ograniczyć nieprzyjemności do minimum. Pierwsze 2 godziny po ekstrakcji musisz wytrzymać bez jedzenia i picia. Szczególnie nie polecamy gorącego i gazowanego. Im częściej myjesz zęby, tym lepiej. Ale w tym przypadku daj sobie 12 godzin na pierwsze szczotkowanie po ekstrakcji. Staraj się też być przy tym raczej delikatny i nie dotykać rany po zębie. Z reguły doba bez dymka to dla palacza szczególne wyzwanie, ale zdecydowanie radzimy jakoś wytrzymać te 24 godziny. Dasz radę. A, to samo tyczy się alkoholu. Bez ćwiczeń i wysiłku fizycznego musisz sobie poradzić przez 2 dni. Już nie musisz szukać wymówek, masz zalecenia od lekarza. Coś jeszcze? Jeśli boli lub nieznacznie krwawi, zimny okład powinien pomóc. Chyba, że ból jest uporczywy i szczególnie dotkliwy, a krwawienie obfite, lub występują inne niepokojące objawy. Wtedy nie ma co zgrywać twardziela i najlepiej umówić się na wizytę. Jeszcze jedno. Jeśli masz zapisany antybiotyk, to ustaw sobie przypomnienie i go bierz. Daj znać w komentarzach, czy pomogliśmy ci choć trochę wypełnić pustkę po utraconym zębie.